Krysiu, kiedyś mnie to tak nie męczyło. Ale co takiego? Wszystko. Praca, dom, ciągły pośpiech. No wszyscy tak mamy, Alicja. Ale pojedziesz do Chorwacji, zobaczysz lazur nieba i wody. Cudnie będzie. No właśnie, a propos Chorwacji. Trzeba by się przed tym jakoś zrewaloryzować. Słucham? No, odrestaurować, żebym się mogła pokazać na plaży. Aha, ale świetnie wyglądasz. Co chcesz robić? No, świetnie. No. A chcesz zobaczyć? Nie będę ci pokazywać. Chodź ze mną do sauny, to zobaczysz. Do sauny? Słuchaj, znalazłam taki fajny klub, nie klub, coś w rodzaju spa, no może salon. W każdym razie robią tam genialne zabiegi na całe ciało. I podobno bardzo skuteczne. No tak, ale jakie to zabiegi, bo ja powinnam się skonsultować z onkologiem. Sauna nie dla mnie. No widzisz, zapomniałam. No widzisz. Ale może coś innego się znajdzie. Poczekaj, ja mam chyba lotkę. Tak, proszę bardzo. Zobacz sobie. No poczytam. Bo absolutnie trzeba się za siebie wziąć. Powiadasz absolutnie? A mogę się zapytać, co słychać u naszej pani absolutnie? Czy dalej ma obsesję na punkcie gosposi? No jeszcze jaką? Może powinna z kimś porozmawiać? Nie, ona nie zechce rozmawiać z nikim na temat swoich słabości. A nam wszystko powiedziała. Ale to co innego, nie mówiła o słabości, tylko o nędznym spisku. Słuchaj, spróbuj ją namówić, żeby pogadała z fachowcem. To dla jej dobra. Może pokażę jej sposoby panowania nad stresem, żeby się tak nie denerwowała. No, jeśli tak, to jej przedstawię. Alicja, ty jesteś dzisiaj niewyczerpanym źródłem genialnych pomysłów.